Mamy nierówność. 2/3 są większe niż -4y odjąć 8 i 1/3. Najpierw zajmę się tym, bo nie lubię liczb mieszanych. Trudno się ich używa, choć są intuicyjne, to nieco więcej niż 8. Przekształćmy ją w ułamek niewłaściwy. 8 i 1/3 równa się… W mianowniku zostaje 3. 3 razy 8 to 24, plus 1 to 25. Więc to jest równe 25/3. Przepiszmy wszystko. 2/3 są większe niż -4y odjąć 25/3. Teraz zajmę się ułamkami, bo też wprowadzają niepotrzebną trudność. Pomnożę obie strony przez liczbę, która je zlikwiduje. Najprościej pomnożyć przez 3, czyli przez mianownik obu ułamków. Zróbmy to. To lewa strona. A teraz pomnożę prawą. Umieszczę to wyrażenie w nawiasie. W tym miejscu chcę zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Zauważcie, że nie zmienił się znak nierówności, bo pomnożyłem obie strony przez liczbę dodatnią. Gdybym mnożył przez -3, -1 albo jakąkolwiek liczbę ujemną, musiałbym zmienić znak na przeciwny. Uprośćmy to. Po lewej stronie trójki się skracają i zostaje 2. 2 jest większe niż… I teraz rozbijmy ten nawias. 3 razy -4y to -12y, natomiast 3 razy -25/3 to po prostu -25. Teraz trzeba doprowadzić do tego, by po jednej stronie były zwykłe liczby, a po drugiej niewiadoma, w naszym przypadku y. Y jest po prawej, więc zostawmy go tu i przerzućmy liczbę. Możemy to zrobić dodając 25 do obu stron. Dodajemy 25 do obu stron nierówności. Dodać 25. Po lewej 2 plus 25 to 27, czyli mamy 27 jest większe niż… i po prawej mamy -12y. Te się skasowały i o to chodziło. Mamy zatem 27 jest większe niż -12y. Aby tu został sam y, możemy albo pomnożyć obie strony przez -1/12, albo podzielić przez -12. Teraz ważne. Ponieważ mnożę lub dzielę obie strony przez liczbę ujemną, muszę zmienić znak nierówności. Zróbmy to. Jeśli dzielę obie strony przez -12, to uzyskam 27 przez -12 jest mniejsze niż… Odwróciłem znak, wpiszę go innym kolorem. Jest mniejsze niż -12y dzielone przez -12. Pamiętajcie, mnożąc obie strony przez liczbę ujemną, trzeba odwrócić znak nierówności. Tu znak większe niż zmienia się w mniejsze niż. Mnożąc przez dodatnią nie trzeba. Tu mamy 27 przez -12. Obie te liczby są podzielne przez 3. Jeśli więc podzielimy licznik i mianownik przez 3, otrzymamy -9/4. I dalej. Mniejsze niż… te się skracają, y, czyli -9/4 jest mniejsze niż y, lub y jest większe niż -9/4. Po prostu napisałem to w SPAC. Dzięki temu lepiej wygląda. Można to jeszcze zapisać jako liczbę mieszaną. Y większe niż -2 i 1/4. Teraz oś liczbowa. Narysuję szybko oś. Niech tu będzie 0. -2 będzie… Zaznaczmy -1, -2, -3. -2 i 1/4 znajdzie się tutaj. Mamy znak większe niż, więc nie należy do zbioru rozwiązań. Obrysowuję kółkiem. Wszystkie większe wartości to prawidłowe wyniki, które spełniają tę nierówność.